Czas to pieniądz. Serio? Tak to działa? A może to twój czas, aby zarobić pieniądze? Jeżeli jesteś przewodnikiem z pasji lub zawodu, jesteś pasjonatem historii, kochasz swoje miasto i chcesz, aby inni zobaczyli je twoimi oczami, uwielbiasz podróżować i szukasz sposobu, jak ograniczyć ich koszty, a może nawet na tym zarobić, lubisz tworzyć i opowiadać historię, to otwórz szeroko oczy i zapnij pasy, bo w kolejne kilka minut zamierzam zmienić twoje życie. Chciałbym, abyśmy od początku byli ze sobą szczerzy. Nie znam sposobu, dzięki któremu bez nakładu pracy, zaangażowania, czasem talentu, a czasem uporu, można pozwolić sobie na zamianę etatu, na robienie tego, co się lubi, w miejscach, które się kocha. Wiem natomiast, żeby to osiągnąć, musisz przestać wymieniać swój czas na pieniądze. Pokażę ci to na przykładzie. Załóżmy, że jesteś nauczycielem. Twoja praca polega na wymianie czasu spędzonego na nauczaniu na pieniądze. Najczęściej zamyka się to w ramach etatu. Jeżeli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, to musisz wymieniać trochę swoich dodatkowych godzin, które normalnie spędzasz na hobby czy z rodziną, na udzielanie korepetycji. Wraz z doświadczeniem i umiejętnościami stawki za godzinę wzrosną. Natomiast umówmy się, to nie jest droga do bogactwa, a przerwa w pracy to brak pieniędzy. Jak zatem ludzie stają się niezależni finansowo? Trzeba stworzyć system, w którym efekt naszej pracy jest wielokrotnie wzmacniany. Można to zrobić w sposób klasyczny, zatrudniając ludzi. Na przykład, zamiast pracować w biurze, księgowa wykorzystuje swoją wiedzę oraz uprawnienia. Zakłada biuro rachunkowe i zatrudnia ludzi. Staje się przedsiębiorcą i buduje własną firmę. To na pewno plus. Ale jak to w życiu, są również minusy. Musi podjąć ryzyko i zrezygnować z etatu oraz zaangażować własne oszczędności. Można również wykorzystać dźwignię technologii. Na przykład nauczyciel angielskiego zamiast udzielać korepetycji jeden na jeden opracowuje program w internecie czy zbiera grupę uczniów na sesji Skype'a. Tym sposobem ten sam nakład pracy jak na spotkanie z jednym uczniem daje efekt pracy ze 100 osobami. Do plusów należy brak konieczności angażowania środków, a jedynie swojego czasu. Możliwość zaangażowania się w przygotowanie materiałów, nawet jeżeli pracuję na etat i mam wolne tylko 2 godziny dziennie. Natomiast trudność to oczywiście weryfikacja publiczności. Jeżeli materiał będzie dobry, zyskasz setki, tysiące, a może nawet miliony klientów. Ale jeżeli będzie odwrotnie, zyskasz świetne doświadczenie i nic nie stracisz. Zróbmy teraz krok w kierunku naszego biznesu turystycznego i pogadajmy o pieniądzach. Załóżmy, że jesteś przewodnikiem turystycznym w Gdańsku. Chciałbyś kupić sobie kawalerkę i potrzebujesz dodatkowo $250 miesięcznie w domowym budżecie. Zastanówmy się, skąd wziąć takie pieniądze. Pierwsza możliwość. Zakładając, że mamy na koncie $150,000, a oprocentowanie lokaty wynosi 2,5%, to po zapłaceniu podatku dokładnie uzyskamy nasze wymarzone $250 na miesiąc. Ale umówmy się, to chyba mało prawdopodobny scenariusz. Opcja druga. Przy średnich zarobkach $15 za godzinę można pracować dodatkowe 17 godzin w miesiącu. Oczywiście, jeżeli tylko będą klienci oraz spędzenie weekendów w pracy nie odbije się negatywnie na życie rodzinne. Trzecia propozycja. Wykorzystać technologię. GuideU daje ci narzędzie do dotarcia do turystów bez ograniczeń językowych czy czasowych. Liczmy zatem. W 2017 roku Gdańsk
odwiedziło 2,1 miliona turystów w wieku od 16 do 44 lat, a zatem posługujących się smartfonami codziennie. Gdyby 1 na 500 zdecydował się skorzystać z Twoich usług, to wystarczy, aby takie zwiedzanie kosztowało 1 dolara. Myślę, że to przystępna cena za dobrze spędzony czas. A Ty? Czy to jest trudne, aby 300 osób miesięcznie chciało zwiedzać z Tobą wirtualnie Gdańsk, płacąc za to 1 dolara? Tak. Czy to jest możliwe? Zdecydowanie tak. Dam Ci pewien przykład. Średnio hotel w Gdańsku dysponuje 70 pokojami. Ma obłożenie w trakcie roku na poziomie 60%, a średni pobyt trwa 4 dni. Oznacza to, że do kupna kawalerki w Gdańsku potrzebujesz zachęcić gości z jednego hotelu do wydania 1 dolara na zwiedzanie. A gdybym Ci powiedział, że Gaiju to system poleceń, który pozwoli zarabiać osobie w recepcji tego hotelu za kupno trasy? A jak dołożysz do tego inne hotele, pensjonaty, obsługę zaprzyjaźnionych restauracji, a wreszcie swoich znajomych i rodzinę? Czy zaczyna brzmieć to bardziej realnie? Uwzględnij na koniec, że liczba turystów w Gdańsku wzrosła rok do roku o 28%. Średnio turysta odwiedza 4 miejsca do zwiedzania plus trasy kulinarne. Z przyjemnością odwiedza Gdynię i Sopot, a czasem również Elbląg i Toruń. I jak teraz to wygląda Twoim zdaniem? Skoro jesteś przewodnikiem, to na pewno bardziej niż potencjał do zarabiania 250 dolarów na miesiąc obawiasz się, że za chwilę sam będziesz musiał oprowadzać ludzi za dolara, aby być konkurencyjny. Świat idzie do przodu i powinniśmy zmieniać się razem z nim. Natomiast wydaje się, że nie będzie tak źle. W ekonomii w ostatnich latach obserwujemy coś, co zostało nazwane efektem Ubera. Okazuje się, że po wejściu taniego przewoźnika, jakim jest Uber, coraz więcej osób wybiera tą formę transportu. Ale co ważne, rośnie cały rynek przewozów samochodami i rośnie również rynek dla taksówkarzy. Wierzymy, że Gaiju sprawi, że ludzie będą bardziej aktywnie spędzać czas. Zmienimy sposób zwiedzania, a przy okazji tradycyjna forma również będzie się rozwijać. Gaiju oddaje Ci do dyspozycji platformę, gdzie bezpłatnie możesz zaprojektować dla turystów taką przygodę, jaką sam chciałbyś przeżyć w danym mieście. Wierzymy w to, że Twoja kreatywność nas zaskoczy. A jeżeli okaże się, że masz talent, ludzie lubią Cię słuchać, a Twoje historie przyciągają, z pewnością sukces zaskoczy również Ciebie. Pozwól, że dam Ci jedną radę. Znajdź 10 klientów, którzy pokochają to, co dla nich przygotowałeś, a po powrocie opowiedzą o tym dwóm osobom, które w kolejnym miesiącu będą wybierać się do Gdańska. Po 6 miesiącach będziesz zarabiać na tym oczekiwane 250 dolarów na miesiąc, a po kolejnych 6 miesiącach z takim samym entuzjazmem klientów 15 tysięcy dolarów na miesiąc. To jest właśnie magia nowoczesnych kanałów komunikacji. Ten pociąg właśnie rusza. Bądź z nami. Sprawdź, czym jest Gaiju i dołącz do nas. Zrób to teraz.